Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.pl94, a ja witam was w materiale z gry Assassin's Creed Odyssey. Prywatnie mojej ulubionej gry. Kiedyś moją ulubioną grą również była odsłona Assassin's Creed'a o podtytule Black Flag, ale została zdetronizowana przez odsłonę tej serii, którą jest Odyssey. I słuchajcie, moi drodzy, ta seria będzie dość krótka z racji tego, że jest dzisiaj, w dniu, kiedy to nagrywam i kiedy wy oglądacie dodatek, a właściwie misja, chociaż tak naprawdę można powiedzieć po prostu dodatek odnośnie zarówno do Assassin's Creed Odyssey, jak i do Assassin's Creed Valhalla, o tak zwanych dodatek, poczekajcie chwilę, bo będą mnie tutaj wnerwiać. Spłać wszystkie zlecenia, upierdalać. Tyle pieniędzy mam, że szkoda gadać. Jest misja, a właściwie zadanie bardziej, które zwie się Wyspa Korfu. Jest to nowy region. Wyczerpana trudami codzienności, Cassandra postanowiła rozważyć wyjazd i jakże potrzebny jej odpoczynek. Porozmawiaj ze sprzedawczynią rejsów. Słuchajcie, przy sobie i przez większość gry będziecie widzieć Cassandrę w tym oto zestawie. Jest to zestaw Dionizosa. Tak tylko i wyłącznie przypomnę jeszcze, że jeśli chodzi o wyposażenie, no to tylko i wyłącznie do zakupu zostały mi wierzchowce. Tak, wszystkie bronie i tak dalej, pancerze, zestawy, jak pokazywałem w jednym z wcześniejszych materiałów, wykupiłem. Słuchajcie, pojawiła się też jedna, myślę, nawet całkiem fajna rzecz, a mianowicie seria Assassins. Tutaj jest taka, gdzie mamy, jak widzicie, wyróżnione najnowsza gra, czyli Assassin's Creed Valhalla, i więcej gier mamy tutaj: Origins, Assassin's Creed 4 Black Flag, Syndicate oraz Unity. Rozważam zakupu Black Flag w wersji na Xboxa One oraz oczywiście Originsa, ale to kiedyś tam, może w przyszłości. Na razie muszę skupić się na sezonie i zakończeniu paru innych tytułów. Tak więc, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania. Na tą chwilę będzie seria właśnie z Assassin's Creed Odyssey, z dodatku Wyspa Korfu. Jako że jest to nowy region, no to, moi drodzy, bardzo serdecznie chcę was zaprosić. Będzie to tak zwana seria niema, gdzie tak naprawdę ja nie będę się w ogóle odzywał poza tym jednym pierwszym początkowym materiałem. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Dawajcie lajki. Jeśli wam się spodoba, zostawcie komentarz. Dajcie też subskrypcję, jeśli będziecie chcieć więcej. Moi drodzy, bardzo was teraz serdecznie zapraszam na serię z Assassin's Creed Odyssey. Misja na Korfu. Vacation? What's that? Oh, a state of mind where you're only
responsibility is to get much needed rest. It's a new concept. It does sound tempting. There are no clear waters and off the coast of Corfu. How about soldiers? Criminals? People? That's who I really need a break from. There are. They're too busy relaxing. Can I interest you in today's passage? It's just what I need. Vacation. For a couple of days, at least. Then step aboard! Your next destination, Bliss. On the hunt for the Adrestia, for me.
All right. We'll hunt for treasure. To put some drachmi in your pocket. That's our mistios! The loot will be enough for a whole new ship! Legends say there are delicate linens woven by goddesses. Ancient scrolls, one-of-a-kind wares from a far-off land. Let's not get too carried away, Barnabas. Oh, right, I won't spoil any surprises. You'll find clues around the island that will lead to treasures beyond imagination. If it's so legendary, I'm surprised no one's found it yet. They've tried for hundreds of years! Well, less than that, but no one has discovered it. Not until we do today. We'll see. The only thing this island has a lot of is sand and pirates. I'll go get my gear.
you want the opposite of a vacation, try Sparta. Shape.
least clue. Wait. Who wrote this? Messy? Like it was scrawled on a bobbing ship. Just like the hand of Barnabas. Legendary treasure, eh? Seems more like Barnabas and Herodotus thought I was on vacation too long. Those two. All right, boys. Where do you want me to go next? Make this a good fight for our audience, shall we? Oh!
creatures are at stake. Those clues were written by Herodotus and Barnabas, weren't they?